Serdecznie prosimy w sieci. Włosy stałem, przecież byłem u fryzjera, fryzjerki nawet. Kosimy w sieci. Mój ulubiony system smoczy, przyspieszony, hiper przyspieszony, ultra przyspieszony, mega, giga, turbo przyspieszony. Przyspieszenie polega na tym, zaraz zobaczymy. Skoczek C3. Napadamy na konisia i koniś powinien być broniony. Odchodzi na B3. No ma prawo odejść na B3. To jest miętkie. I taki ruch trochę bezmyślny. F3. Nie wiadomo po co F3. Bo i tak chce zagrać D5, żeby walczyć o inicjatywę. Ale na razie trzeba zrobić roszadę. Roszada roszadą. Goniec G5. Oj. Jak to mówią? Kolejny ruch z innej parafii. 8 ruchów, w tym 3 samodzielne i klops. Jesteśmy w klopsie. Co teraz? Teraz można zagrać A5, można zagrać D5, a można zagrać spokojne D6. Dlaczego gramy spokojne D6? Oto proste pytanie. Czemu gramy? No gramy spokojne D6, bo jeżeli przeciwnik kaleczy sztukę, nie należy mu przeszkadzać. Ruch D5 wywiązywał zobowiązania, ruch A5 też. Hetman D2. No chce zrobić długą roszadę, no to goniec E6. Będziemy go tu atakować. No i zrobił długą roszadę. I teraz jak go atakować? Czas start. Powiem najprościej w świecie. Zastanówmy się zaraz, co to znaczy najprościej w świecie. Cóż to znaczy najprościej w świecie? No ponieważ król stoi na linijce, stawiamy wieżę póki co. Póki co stawiamy wieżę i tak grano. Tak grano. H4. Oj. No jak można zagrać H4? Goniec nie gra, wieże nie połączone. Tutaj mata nie ma. Rajczego cofnę gońca, zaoferuję jakostkę. I teraz co? No skoczek E5 dobre. Albo A5. A5 groźne. Tu można było grać goniec B5, bo goniec B5 nie jest ruchem atakującym. No, zrobił ruch obronny. A4. No to idziemy. Skoczek B4 do ataku. Teraz pytanie. Skoro on tu był, to po co poszedł tam i z powrotem? Po co poszedł tam i z powrotem? No idziemy. Hetman D7, przygotowujemy szwindel. Przeciwnik idzie do ataku. Kto widzi szwindel? Czas start. Kaczoreczek przygotował szwindel. I kto widzi ten szwindel?
typowe uderzenie. Dlaczego typowe? No bo rozbijamy. Nie można tiu. Bo tiu. Chociaż skoczek E4 też niezły. Nie można bić konisia. To co można? No można było jeszcze próbować goniec B5. Ale po wieża C6 można się poddać. Albo co? Można się poddać. No to na wieża C3 przeciwnik strzelił gońca. I co teraz? Czy skoczek E4 otwierający pole B2 czas start? I co teraz? I co teraz? A my na to jak na lato. Nie zwracamy uwagi. Skoczek E4 trudne do policzenia. Ale tu idziemy. O! Grozi Maciuś. Grożą Maciusie. Ojojoj. Hetman E2. No to wieża C2. Wieża C2. Hetman C2. Matko. Na król B1 możemy wziąć hetmana, a możemy też dać matę. Zobaczcie, jaka obłędna miniaturka. Debiut mojej młodości. System smoczy. Tu można było grać D5. Naprawdę można było grać D5. Spokojne D6. I tu idziemy na kombinację. Hop. Ten ruch bardzo łatwy do przeoczenia. Bardzo łatwy, ponieważ nie widać, co on tam robi. I buch. I grożą tu. I grożą tu. No i tu już łatwizna. Tak się, kochani, kosi. Partia grana na żywo. Jeszcze w 2017 roku. Dziękuję za uwagę.